To jest kneblowanie opozycji. I pan poseł zapłacił cenę za to, że chciał stać po stronie prawdy. Domagał się jako przewodniczący, żeby Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła badanie procesu przyznawania koncesji na multipleksie. Ja ubolewam, że Platforma chwyta się takich metod. No cóż, tonący brzytwy się chwyta. Warto również przy okazji powiedzieć, że to nie tylko kwestia telewizji Trwam, ale jeszcze kwestia związana z katastrofą smoleńską, dlatego że Komisja Kontroli Państwowej pochylała się nad raportem Najwyższej Izby Kontroli w tej kwestii. Następne posiedzenie, o które pan przewodniczący Czartoryski zabiegał, miało być poświęcone Borowi i miało to być posiedzenie niejawne. Więc pytanie, czy tak bardzo Platforma się bała tego niejawnego posiedzenia, że wołała już jakby nawet nie zostawiać pozorów demokracji i zakneblować usta tak opozycji, żeby wyrzucić przewodniczącego. To haniebne działanie, które naprawdę prowadzi tylko i wyłącznie drogą białoruską do upadku polskiej demokracji.